Cześć, Urgo z tej strony, jeszcze przed odcinkiem mam taką ciekawą rzecz do was do powiedzenia, bo o ile na ogół zawsze jak robimy jakieś reklamy na klinice i tak dalej, to wygląda to tak, że no, jakby produkt jest promowany i tak dalej, wszystkie formalności są dopinane i nara, i że nie ma kontaktu, a parę dni temu dostałem taką pierdółkę, niby niewielka rzecz, jako no tak po prostu razem z karteczką z okazji z życzeniami urodzinowymi. Człowiek od razu dostaje jakieś spojrzenie taką firmę, jako że jednak coś tam pamięta o osobach, z którymi współpracowała. I miłe to bardzo z ich strony, dlatego jeszcze raz chciałbym wam polecić Diablo Chersy, bo sam korzystam, polecam cieplutko. I co? Zapraszam was na odcinek, linki w opisie. Dobra, startuję? Dobra, tak, gramy tak. Gierkę. Właśnie dobra. Myślałem, że już szuka nam gry w sumie. Dobra, czyli Marwek, gramy ulany botlane najpierw? Obojętnie. Ja jestem za ulanym botlane'em, jakoś chcę to zobaczyć. Dobrze, dwa kloce. To nagrywanie w takim razie. To ja gram ulanym midlane'em. Nie ma chyba ulanego mida. Urgotem idę. Nie, no my już mamy Urgot Gragas. Aha, shit. Hmm. Może być jeszcze Nautilius. Ale on nie jest ulany. Trochę jest. No nie, nie. No jest, no. Ja wam znajdę ulanego czempiona. Tam Kench. Tak, o właśnie. Tak, tak. Ale tam Kench nie jest ulany, bo to nie jest jego prawdziwa forma, goddammit. Dobra, ja za bardzo się mądruję teraz. Dobra, może być tam Kench, ale na mida nie wiem, czy on zadziała. Chyba, że właśnie na supporta, a na mida Urgot właśnie. To w sumie nawet, kurczę, tylko jak dostaniemy jakąś Caitlyn z Soną, to chyba nie porobimy za dużo. No właśnie, czy mam te materiały nie rozwali, bo ja sobie pójdę jakimś nieulanym midlanem. Znaczy inaczej, ja powiem tak, ja wolę zagrać samym Kenchem niż Gragasem w ten sposób. O nie, gdzie my... Co? Co? Oh wait, co ja robię w dżungli? Urgot w dżungli działa, tam Kench też, Gragas też. Urgot nawet... Teraz chyba dostał jakieś bawka do dżungli w tych wszystkich zmianach. Więc masz bardzo szeroki wybór, co wziąć. Jakby... Okej, okay. Problem jest taki, że ja to prawdopodobnie zupełnie przewalę, dlatego że ja nie gram w dżungli, ale będzie stabilnie. Nie przejmuj się, my ogarniemy. Okej. Okay. Nie panuj Tama Kencha. Nie, spokojnie. Dobra. To był bait. Już przeraziłem się, lekki zawał serca. Dobra. Masz jakiegoś skina do Tama Kencha? No nawet mam. Bo ja mam super fana, mam Mikołaja i tego Wiejskiego. To pytanie, czy jesteśmy się w stanie jakoś zgrać tymi skinami? No ja mam tylko Urf Kencha i Coin Emperora, więc tak ciężko, niepasujące są te skiny. Hmm. Gdybym miał Nurka, to może by dał radę z tym standardowym połączyć. Dobra, to biorę tego, Wieśniora. Ej, czekaj, bo ja run nie ustawiłem. Jak ja mam? Dobra, biorę Graspa. Jak nie wiesz co wziąć, biorę Graspa. Kurde, Jinx i Leona. Może być ciężko troszkę. To ja cię będę jadł, spokojnie. Okej. Dobra, wielki test rowa Gragasa. Czy on ma rów na tym skinie? Nie ma. Ma zakryte. Kurde. Poczekaj. A weź, ja chcę jeszcze raz zacząć. No, ej, kurczę, no. A miałem nadzieję, że zobaczę coś. Trzeba warta. Dobra, jest drugi level, jazd. Chociaż na Leonkę. Goddammit. No. O, ziomeczku. O, kurde. Dobra, to nie było dobre. To może nie zadziałać. Znaczy, powiem ci, że miałem taki trwany plan, żeby zjeść tą Leonę, ale nie policzyłem do czterech i... Dobra. No, tam pojedynczy... Tam staka chyba jednego zabrakło. No. Kurde. Chociaż z drugiej strony się zastanawiam, czy w tym momencie fokus nie jest zły. Przeżyłem. Dobra, wybacz, ale ja chyba... Ja nie ucieknę. A jak ją chlaśniesz jeszcze raz jęzorem? Nie. O! Dziękuję. Czekaj. O, trochę HP. Ona many nie ma. Nie, ten crit! Jest! Dobra, gruby bot. Fidujemy się jeszcze bardziej. Dobra, bierzemy te fale, chyba i można cofnąć, co? Tak, no. Surprise, motherfucker! O! Dobra, spierdalańsko. Miau,
Dobra, ja się cieszę. Nie spodziewałem się Andrzeja IV tutaj. Jak tam dżungla? Beznadziejnie. Boże, pierwszy level. Czemu to masz pierwszy level? Wow. Wiecie, jakie to złe decyzje. A bo ty nie kupiłaś... Aha, bo ty Blade'a kupiłaś. O fuck! Ej, co? No i przez to na redzie nie dostajesz drugiego poziomu. O fuck, bo mi go nie pod... Boże, Jezus. Nie przejmuj się, ja ostatnio na streamie też to zrobiłem. Naprawdę? Tak. Bo grałem, bo dostałem challenge od widzów, żeby pójść do dżungli i z automatu wziąłem teraz Rika. No właśnie, ja też teraz z automatu wzięłam teraz Blade'a. O Boże, moja, wiesz co, moja kariera jest. Mogłeś tego tematu nie podejmować, to byśmy żyli w nieświadomości. I myślę, że Lisi też by się lepiej czuła w tym momencie. Zmartwiłem się, okej? Zastanawiam się, czy to dobry pomysł. Twój pierwszy gang? O Boże, on się w niego wbił! No, dawaj, dawaj, jest! No i powrót do giereczki, pięknie. O, lecę tam. Chociaż, dobra. No tak się kończy, jak się idzie, kurczę, gdzieś od swojego grubasa z bota. Grubasy muszą się trzymać razem, tak? W kupie siła. W tłuszczu siła. Dokładnie, w masie. Tak, o. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale się udało. W sensie rozmiarowo, tak jakby tam miał połknąć tego Gregasa, tak? O, jakiś Drake widzę, dobra, lecę tam. Teraz widzę, robią Drake'a, tak? Mogę nie zdążyć. Zobacz, jak ci się zjedzę. O no 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 no! Było tak blisko. No, troszkę z damage'a mi zabrakło, no trzeba to przyznać. Dobra, idzie drugi grubak. Come on, 3, 2, 1. A nie, dobra, wy się dobijecie. To jest do wygrania. Dobijemy się. No. No i git. Nie! Przeżyła? God damn it. O-o. Dobra, manerkę. Robimy to, czy nie robimy tego? Robimy. Dobra, to ja przytankuję. Czekaj. Ale jej tam nie ma. O, nie zdążyłem Nie, ona kliknęła. Dobra, jest asysta, uff. Chciałem przytankować. Ej, ale... Po tragicznym początku jakoś idzie. Tak, jestem w ogóle w szoku. Mam trochę. W sumie tak naprawdę teraz ja wychodzę na supporta, bo mam 0,5. 0,05 znaczy. A wszystkie kile ty masz? A i tak masz lepsze KDA ode mnie. No nie wiem, jakoś kurde na farcie mi się udaje przeżyć. Spokojnie, będziesz miał właśnie. Tu jest kolega, ja się cofam. To, wiesz, popatrzę na te kile to. Nie, no ja myślę, że tutaj będzie jakiś potencjał. Tylko żebyśmy. Żeby coś głupiego nam jeszcze wyszło, bo tak... Gramy kurde za dobrze, ja bym chciał coś głupiego zrobić. W sumie wiesz co, ja mam za 5 sekund R-kę. O, dobra. To gdzieś tutaj. Dobra, 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 strzelę. Jestem gotów. Plan był dobry. Plan był dobry, wykonanie tragiczne. Ale ej, jeszcze to może przeżyjemy. Nie. Ignite! Dobra, ale Leona mnie chociaż zabiła. Chciałeś coś głupiego, Tomasz. Zestaw dobrego pacjenta. Like, merch, link w opisie. Komentarz, subskrypcja i dzwoneczek. Żebyśmy wiedzieli, że wam się podobało. No już, samo się nie kliknie. Oraz na koniec ciepłe podziękowanie dla wszystkich wspierających ten kanał. Ej, a tak w ogóle... Muszę wam się, w sumie bardziej tobie, Urgot, pożalić. No. Czegoś. Bo pamiętacie, jak się tam żeście, znaczy jak wszyscy żeśmy się umawiali na to... Fame MMA. No. No, widzę. To powiem ci, że wiesz, że parę osób do mnie napisało: hej, Rafał, czy wy macie dramę z kim? Co?
No, bo był taki moment, że powiedziałeś... Zniszczę cię za to, że mi podjebałeś pomysł na odcinek z... A nie, czekaj, to Marwek. Ej, zobacz! Z jednej strony, no tu grasz z nami, a tutaj Gragas sobie tańczy w turecie. Ej, co to było? Czyli jednak jest drama, dobra. Wszystko ten materiał poszło z Yumi 5. Ej, dobra. Chociaż Lonkę weźmy. O Boże, jeszcze Jarvan. On nas jeszcze zabiją. Wiesz co, może go next. Gdzie tam? Pa. Nie ma dobrej żarty. Babysitują, kurde, no. Normalnie byśmy tu porobili wszystko. Aś. Dobra, mój jest ostatni głos. Dobra. No, nic nie zmieni, bo jest 18 minuta. O, w sumie racja.